kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem What's on my phone? Nie iPhone, What's on my phone? Ja mam Samsung Galaxy S6. Jeśli jesteście ciekawi, co się w moim telefonie znajduje, to zapraszam do dalszego oglądania. Okej, przeszliśmy już do innego kadru i pewnie jesteście ciekawi, jaki mam okrowiec, więc mam z firmy Ballistic. O, tutaj. W kolorze białym. Jest on taki pancerny. No i teraz przechodzimy do aplikacji. Tylko chciałabym najpierw wspomnieć troszkę o parametrach. Ja mam wersję 32 giga pamięci. Jest on w kolorze Pearl White, czyli perłowo-biel, jakby ktoś nie znał angielskiego. No i mamy tutaj czytnik linii papilarnych. No dobra, już odblokowałam swój telefon. Tapetę mam z aplikacji, którą Wam później pokażę. Powiadomienie ze Snapchata. Dobra. No i zaczynamy. Tutaj mam stronę główną i tutaj mam aplikacje, które najczęściej używam, na co dzień używam. Tutaj mam pogodę oraz godzinę. Kalendarz, samsungowski kalendarz mi się sprawdza. Dalej mam tutaj galerię, no to jest oczywiste. Tak samo kontakty i wiadomości, no to tutaj nie ma co pokazywać. Tak samo tutaj telefon. Tutaj już dalej jest co pokazać, więc bez zbędnego gadania zaczynamy. No i tutaj mam Pinterest. Niektóre te aplikacje już się pojawiły w moim jednym z filmików 10 ulubionych aplikacji. Tutaj mam swoją tablicę z różnymi pinami. No i tutaj ta aplikacja służy do tego, żeby po prostu inspirować się różnymi jakimiś DIY. No ja tutaj takie wybrałam kategorie, ponieważ jak się na początku instaluje tą aplikację, to później wybiera się kategorie, jakie Cię najbardziej interesują. No ja sobie wybrałam modę, urodę, jakieś DIY i wystrój wnętrz. Ok, dalej mamy tutaj aparat, tak jak w innych urządzeniach. O, witam Was bardzo serdecznie, właśnie włączyłam. Z przodu mamy kamerkę 5 megapikseli, a z tyłu 16. Ok, dalej mamy aplikację Lively. Jest ona połączona z Musical.ly i ona umożliwia nam robienie live'ów po prostu na Musical.ly. Już Wam tutaj wczytuję. Tutaj możemy wyszukać różne osoby, które mają live'a. Znajomi tutaj mamy oraz swój profil, a tam plusik, przez który możemy zrobić właśnie tego live'a. Dalej mamy Snapchata. Zapraszam Was na mojego Snapchata. Moja nazwa na Snapchacie to karo.canal. No i zapraszam do zaobserwowania mnie, ponieważ tam się dużo dzieje, to znaczy próbuję, żeby się dużo działo, ponieważ teraz się zaczął rok szkolny, no i troszkę tego czasu mam mniej, ale jeśli mi się przypomni, no to oczywiście coś tam wstawię i pewnie na kanale niedługo będzie otwieranie snapów od widzów. Zapomnę Wam na Snapchacie, kiedy będziecie mogli wysyłać snapy do mnie, żebym po prostu później je otwarła na odcinku. Dobrze, dalej mamy menadżer stron. Jeśli ktoś zakłada sobie stronę na Facebooku, to ta aplikacja umożliwia nam odbieranie jakichś wiadomości. Tutaj również odbiera nam powiadomienia, kto nam polubił jakiś post i w ogóle. Więc również Was zapraszam do zalajkowania mojej strony. Nazywam się karo.canal, to jest mój nick. Mam na razie 229 polubień, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do polubienia mojej strony. To zrobi, to niech da kciuka w górę pod tym filmikiem. Ok, dalej mamy e-maila. No i tutaj mam dwa moje e-maile. Jeden youtuberski, a drugi taki prywatny. No i tutaj otrzymuję po prostu e-maile. No wiecie pewnie, o co chodzi. Dalej mamy YouTube Studio. Ta aplikacja umożliwia youtuberom bądź użytkownikom YouTube'a sprawdzenie, kto skomentował dany film, ile jest lajków, wyświetleń, komentarzy. Tutaj mamy różne opcje, tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie mamy filmy i tutaj również są pokazane, ile mamy wyświetleń, komentarzy oraz łapek w górze. Tutaj mamy playlisty, które mamy utworzone, niektóre mam prywatne, a niektóre nie. Jeśli wejdziemy w zakładkę komentarze, to tutaj mamy strzałeczkę, która nam umożliwia trzy opcje. Opublikowane komentarze, do sprawdzenia oraz prawdopodobnie spam. Tutaj również mamy statystyki, jakieś ustawienia. Dalej mamy YouTube'a. No każdy przecież wie, zna tą aplikację, więc
po co mam wam ją pokazać, bo tutaj mam Messengera oraz Facebooka, ale tutaj mam konta prywatne, więc no po prostu nie będę wam pokazywała. Następnie mam bardzo fajną aplikację Shazam. Jest to aplikacja, która umożliwia wyszukiwanie jakichś piosenek, których nie znamy. Na przykład jak jakaś piosenka nam leci w radiu, to i chcemy ją wyszukać, chcemy wiedzieć, jaki ma tytuł, ale nie wiemy, jak się ona nazywa. Dołączamy tą aplikację, a następnie tutaj słuchamy. Tak, teraz nic nie wyszuka, ponieważ gadam i nie ma takiej piosenki. No ale później po jakimś czasie wyszuka piosenkę, no i wtedy wiemy, jak się nazywa i w ogóle. Dalej mam ustawienia. Ustawienia również każdy zna. Internet, no to również każdy zna. No i teraz tutaj przechodzimy do tych aplikacji. Instagram. Zapraszam was na mojego Instagrama, karikas125. Tak się nazywam. I tutaj mam mało postów, ponieważ no ostatnio pousuwałam, ponieważ mi się po prostu mój Instagram nie podobał i postanowiłam zacząć moją przygodę z Instagramem od nowa i od Darówka zaczęłam dodawać zdjęcia na nowo. Więc zapraszam was do zaobserwowania mnie, jeśli mnie jeszcze nie obserwujecie. Musical.ly, ach, moja ulubiona aplikacja, również się pojawiła w moich 10 ulubionych aplikacjach na telefon. Tutaj mamy pasek wyszukiwania. A propos, jak jesteśmy jeszcze przy pasku wyszukiwań, to tutaj wpiszę moją oficjalną grupkę na Musical.ly. Malinki.karolinki. Tak się moja oficjalna grupka nazywa. Już wam pokazuję. O. I bardzo serdecznie was zapraszam na tą grupkę, ponieważ no, tam się dzieje. Tutaj nagrywamy różne musicali. Co miesiąc będę wybierała nowe osoby. Teraz się właśnie kończy data dla tych użytkowników, którzy teraz nagrywali. Teraz tutaj będzie odbywał się konkurs na nowe osoby na dni. Od 21 września trwa konkurs na nagrywanie. Więcej szczegółów możecie się dowiedzieć na tej grupce, ponieważ wszystko jest tam opisane w jednym z musicali, tych pierwszych. O, tutaj. Dobrze, zapraszam również was na moje konto prywatne, to znaczy nie prywatne, no moje po prostu konto karo.canal. Tutaj bardzo dużo się dzieje, po prostu największą mam tutaj aktywność, ponieważ jest to moja ulubiona aplikacja, naprawdę jest super. Jeśli jeszcze nie followujecie, bądź jeszcze nie, po prostu nie macie tej aplikacji zainstalowanej, to zachęcam do zainstalowania jej. No i teraz przechodzimy na drugą stronę. No i tutaj mam w sumie 4 gry. Jedna jest na konsolę PS4, to jesteś ty, tak się nazywa. Przez tą grę gra się na telefonie, to znaczy telefon podłącza się do konsoli i wtedy możecie grać przez telefon na konsoli. Tutaj mam 2 gry takie o takim codziennym życiu i się wybiera tam różne opcje, co można powiedzieć do danej drugiej osoby. No i tak przechodzi się kolejne etapy i w ogóle, więc nie wiem w sumie jak wam to wytłumaczyć, więc ściągnijcie sobie tą aplikację, no i wtedy zobaczycie o co w niej chodzi. I Rider. Rider to jest gra z firmy Ketchup. Chyba tak to się mówi, nie wiem. No i jeździ się danymi pojazdami, różnymi pojazdami. No i już wam pokazuję, o co chodzi. Musimy unikać przeszkód. Tutaj robimy jakieś piruety. O, no i wtedy kończy się rozgrywka. Zbieramy gamy, nie wiem jak to się, przepraszam, jeśli ktoś zostanie urażony, no ale po prostu nie wiem. Tutaj się zbiera właśnie te takie kryształki, mogę tak to nazwać, na nowe samochody. Tutaj jest taka później taka opcja, że wylosuj pojazd, no i wtedy są tam 3 kategorie: epicki, rzadki oraz zwykły. No i losuje się pojazd. Tutaj mamy odkryte już pojazdy. Najbardziej lubię neon. Jest to motor, tak mi się wydaje. Mój rekord to 57. Okej. Jeśli chodzi o moją tapetę, to mam ją z aplikacji Backgrounds HD. Tak się ona chyba nazywa. Jest to aplikacja przeznaczona do tapet. Na przykład wyszukujemy, tutaj mamy również kategorie różne. Na przykład chcemy jakąś tapetę kwiatową, no to wchodzimy w kwiaty. No i tutaj mamy różne tapety. No i na przykład wybieramy sobie, nie wiem, która.
No dobra, to. I chcemy ją mieć. No to tutaj naciskamy na tą strzałeczkę w dół i wtedy pobieramy. I później, tak, są reklamy niestety. I później, jeśli chcemy zmienić ją, teraz wejdę w galerię. I tutaj się tworzy album. No i robimy ustaw jako tapetę. Dobra, ekran startowej blokady. I pięknie tak wygląda. I ustaw jako tapetę. No i teraz mamy już taką tapetę. Już bardzo mi się podoba nawet. Taka na szybko. Ok, tutaj mamy Samsung, nie wiem jak to się wymawia. No i tutaj jest samsungowska aplikacja z różnymi tapetami, motywami i ikonami, ale ja jej nie używam, ponieważ mam za wysokie oprogramowanie i nie mogę żadnego motywu, ani tapety, ani ikony użyć. Nie wiem od czego to zależy, więc jeśli znacie się, to dajcie mi znać w komentarzu, ponieważ ja no, nie wiem jak to zrobić, a chciałabym mieć fajny motyw. Taki inny po prostu, wiecie. Oczywiście wiem, że można ściągnąć w sklepie Play różne motywy, ale chciałam po prostu wykorzystać, wypróbować z Samsunga. Te aplikacje są od antywirusów i w ogóle, więc nie będę wam tego pokazywała. PixArt. Używam go do robienia na przykład profilowych zdjęć na musicali. Pewnie pytacie się mnie, jak robić te paski z boku. To na przykład, biorę sobie zdjęcie jakieś, obojętnie jakie. Dobra, wezmę to. Tutaj mamy zdjęcie, wybraliśmy. No i teraz szukamy sobie tej opcji kwadrat. I tutaj wybieramy sobie kolorek. No i takie coś powstaje i dzięki temu mamy takie paski. No i to fajnie wygląda. Później jako profilowe na Musical.ly czy na innych mediach społecznościowych. Później robimy strzałkę. Zapisz na swoim urządzeniu. No i tak właśnie robię te swoje profilowe. Ok. No i tutaj mam aplikację Rossmana. Zainstalowałam ją, ponieważ no, lubię, jak mi się nudzi, to przeglądam sobie, co mają tutaj w Rossmanie. No i czasami mówię o jakichś promocjach mamie, jak coś zobaczę, no to wtedy mówię mamie o tym, że jest. Dobra. Ok. No i tutaj mamy również podstawowe rzeczy, sklep Play, zegar, muzyka, kalkulator oraz tłumacz. Kolejną aplikacją jest edytor wideo i tam przerabiam swoje filmiki na YouTubie. Dużo osób pytało się mnie, w jakim ja programie montuję moje filmy, więc już wiecie, w edytor wideo. Osoby, które mają Samsungi i wiedzą o tej aplikacji, mówią, że to jest wielkie G. A widzicie, ja jakoś obrabiam i jakoś z tym żyję, bo niektórzy mówią, że nie da się w tym obrabiać, nic się z tego nie da zrobić. No ale ja jakoś sobie radzę, więc nie wiem. Jeśli chcemy obrobić filmik, to tutaj naciskamy plusik, a następnie wybieramy jakiś filmik. I tutaj mam koniec oraz początek. Tutaj mam takie zawsze przygotowane do obróbki. I to wszystkie aplikacje, które chciałam wam dzisiaj pokazać, a my przechodzimy do końca. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik wam się również spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górze, komentarz oraz subskrypcję. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie wy polecacie aplikacje. Ja z chęcią poczytam i może no, wypróbuję waszych propozycji. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostańcie na dłużej, naciskając przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek przy tym napisie, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. Zajrzyjcie również na moje media społecznościowe. Wszystkie te nazwy będziecie mieli napisane na dole w opisie, tak jak zawsze pod każdym filmikiem. No i ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Buziaczki i pa pa!